Hej, siano, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi i to jest kolejny odcinek Zagrajmy Farminga. Tak, jak widzicie, dzisiaj tak zacząłem trochę z lepszego miejsca, znaczy no tu moim ładnym, tu tym daszkiem. Na początku chcę wam przypomnieć, żebyście jeszcze zostawili suba, lajka i dzwoneczek. I tak, w ostatnim odcinku kosiliśmy ładnie sobie słonecznik. Ale dzisiaj będziemy, znaczy no słonecznik i dzisiaj w kolejnym odcinku będziemy po prostu nawozić, bo ogólnie to już my wapniem nawoziliśmy i jeszcze tym odchwaszczaczem. Czyli zostaje nam tylko nawożenie zwykłym tym. Czekajcie, patrzcie, tym jak to się nazywało. Nie przygotowałem się trochę. Nawóz, nawozem. Po prostu nawieziemy to nawozem. Ale pierwszy musimy zasadzić i też jak przygotowałem się do tego odcinka, to musimy dwa razy nawieźć nawozem. Lecz my to szybko tu zrobimy tym traktorem. Posadzimy soję. Wydaje mi się, że soja będzie najlepszym tutaj przykładem. Po prostu dajemy B i V. Już można powoli sobie ładnie otworzymy, jaki mamy pojemnik. No i zaczynamy po prostu. Jak też widzicie, to nowym siewnikiem sieje, bo po prostu jest łatwiej i szybciej idzie. Nie ma takiego wielkiego tego, w sensie nie ma takiego... Krócej po prostu robię. O, tak to wam mogę wytłumaczyć. No ale jak widać, to jeszcze jest ciężej trochę. Ciężko jest w ogóle się obrócić, bo po prostu w głupim tu miejscu jestem. Zrobimy tak, że ja po prostu tutaj pojadę tak i zrobimy to na 4 razy. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Musiałem tu go ściągnąć trochę. Bo na 3, wydaje mi się, że na 3 też by się udało, ale niestety na 3 nie będziemy robili. Więc klikamy to. V, B. I po prostu zaczynamy kolejny ten. Jak też mówiłem wam, chcę wam pokazać, jak się nawozi tym właśnie nawozem, bo jeszcze nie pokazywałem. Dobra. Zrobimy sobie tak. Jak również możecie zauważyć, mam trochę, znaczy trochę, mam jeszcze pieniędzy trochę. Bo po prostu nie tracę na nic i ten, a po prostu cały czas sieję i zbieram te pieniądze. Jeszcze sam tego pola ten słonecznik był, to też mi trochę dało. Będę tam musiał jeszcze jechać tam te pole skosić, bo tam jeszcze też mam. Dobra, zrobimy sobie tak. Teraz tylko ten mały pasek został. Cały czas o mikrofon walę. Nie. Co ty tu zrobiłeś, mój drogi? A tu czemu nie idzie? Co z tym tu jest? Chyba się udaje, tylko że jakoś to jest zrobione, jest dziwna tekstura tu po prostu. Dobra, pojedziemy i tak dalej. Nie będziemy na nic tutaj za bardzo czekać. Dobra, jak widzicie, skończyliśmy te pole tą soją już. Więc po prostu sobie pojedziemy tutaj. Zatrudnimy pracownika i pracownik tu będzie nam robił. Dobra. Co się stało? Aha, bo ja chyba wiem, o co chodzi. Po prostu muszę zrobić tak. Teraz będziemy siali. Musimy zasiać jeszcze ten, dla moich kur po prostu. Pszenicę bądź jęczmień. Pszenica, jęczmień. Chyba pszenicę wolę. Dobra. Tak. Zatrudnimy sobie tu pracownika. Potrafi to zrobić czy nie? Potrafi, dobra, więc sobie tu pojedziemy. Pójdziemy sobie tu. Jak również widzicie, ja mam dużo kur, mega dużo, bo sobie zakupiłem te kury. To
To sprzedałem stary silnik, to też co mam trochę pieniędzy, miałem z 10 tysięcy. Musimy pojechać tu i te boki zrobić, bo pracownicy to sami nie dokańczają. Już trochę jajek mam. Tak myślę, że już w następnym odcinku pokażę wam, jak sprzedaję jajka kur. To będzie też na pewno ciekawy odcinek moim zdaniem. Tak odcinek na przykład sprzedaje 100 jajek i ile zarobiłem pieniędzy z tego. Tu jak widzicie mam ile? Mam z 8 lub 9. Kurde, tam się nie dało, naprawdę. Dobra, jedziemy. Też jak zauważyliście, musiałem nawieść tym wapnem każde pole, bo nawodzić się co 3 razy, a nie co 2. Okej. Ciekawe, że on przejadnie może. Ile on musi mieć miejsca? Dobra. Jak widzicie, skończyliśmy te pole. Więc ja pojadę odstawić mój kultywator. Dobra. Tak. Oj, uwaga. Zbyt szybki ten New Holland jest, mi się tak wydaje. Ładnie odszczepiliśmy. Teraz pozostaje nam tylko jeszcze jedna rzecz. Ogólnie przyspieszę sobie czas o dużo, gdzieś o tyle, żeby to szybciej szło i po prostu, żeby moje tutaj plony zaczęły szybciej rosnąć. Ja sobie w tym momencie pojadę. Myślę, że długo to nie może trwać, jak ja tu przyspieszone mam ten. Zmniejszymy to jedno, żeby kurde, że po prostu jak przyjadę, to już będzie całe pole urośnie, to by naprawdę był dla mnie szok, gdyby tak się stało. Muszę szybko jechać, bo mało czasu mam w sumie, bo nie chcę, żeby ten odcinek zbyt długo trwał, bo miałem wam pokazać tylko jak sieje pole po prostu. Nie sieje. Jak sieje. Kurde. Jak to się nazywa? Boże. Jak nawożę pole nawozem. Kurde. Więc idziemy w tym miejscu, bądź w takim razie. I muszę jeszcze kupić jedną rzecz. Wchodzimy w palety. Ej, nie jest tak daleko. Wchodzimy oczywiście w palety i kupujemy zbiornik na nawóz. A to już jest nawóz? Nawóz jest w tym, czy jeszcze nie ma nawozu? Bo to mnie... Głupi mikrofon. Czekajcie. Worek z nawozem. Oj, teraz już nie wiem sam. Nie, wydaje mi się, że mogę to kupić. Dobra, kupuję to w takim razie. Nic nie chcę sprzedawać. Kup. Tak, kupiliśmy. Się podłącz, a nie się odłączysz tu ode mnie, człowieku. Więc w takim razie, gdzie ty jedziesz? Klikamy tylko R. Płynny nawóz, dobra. Jest mega fajnie. Już tam teraz zostało.
Więc idziemy po prostu na to nasze pole. Musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. O, tu już urosło, czyli sobie po prostu zmniejszymy już czas, bo to jest... Na jeden. Na jeden będzie idealnie, żeby to za szybko nie leciało. Tutaj też dałem pracownika, tylko że teraz on będzie miał zrobić coś innego. Soja, dobra. Co, zakończyłeś już, czy co ty odwalasz? Jak zakończył pracę? Nie ma mowy o jakimś zakończeniu tu pracy. Człowieku. No, masz szczęście. Więc szybko pojedziemy w takim razie. Trójka. Jedziemy. I teraz mam jeden mały problem, bo środek odchwaszczający musi być i płynny nawóz. Więc to trzeba na przemian zrobić, więc to też jest ciekawe bardzo. Bo co innego robi płynny nawóz, a co innego robi ich środek odchwaszczający, więc to też jest mega ciekawe. Trzeba aż 3 razy nawieść jedno pole. Ale to tylko jeszcze muszę nawieść i wydaje mi się, że to powinno być tyle. O, uwaga. Teraz będziemy na naszej tutaj gospodarce. Gospodarce. Więc ja się to będę powoli po prostu rozkładał, bo to rozkładanie bardzo długo trwa. Idealnie wręcz. Drewno walnąłem. Kurde. Dobra, nie będzie. B. To płynnego nawozu tu jest całkiem dużo, więc ja po prostu sobie pojadę tak i będzie idealnie płynny nawóz. Wydaje mi się, że dwa razy tylko w tą i w tą pojedziemy, bo nie chcę, żeby go dużo marnować, tego płynnego nawozu. W sumie dużo jest jego, ale wolę nie marnować. Dobra, skręcimy tak. Teraz jeszcze tak. Ideolo. To jestem ciekawy, czy pracownik może samemu działać tym opryskiwaczem. Mega mnie to interesuje. Nie wiem, czy spróbować. Dobra. Udało się. Teraz trzeba uważać, żeby ten X... No to się po prostu X. Czyli do żadnej niemiłej sytuacji nie doszło. Dobra, teraz tak trzeba. Tak. I tak. Idziemy tak. A widać różnicę, w którym miejscu było robione tym nawozem, bo po prostu ziemia jest ciemniejsza, widzicie? Ja dopiero teraz to zauważyłem. W tych miejscach jest ziemia ciemniejsza i to tylko tyle zmienia w sumie. Mamy sobie B. Czyli w takim razie tu jest zrobione i trzeba tu jeszcze. Dużo tego płynnego nawozu mam, więc po prostu sobie pojadę dwa razy może. W sumie nie wiem, zobaczymy. No i co ja mam powiedzieć, że to tyle trzeba zrobić, bo innego nawożenia nie ma. Też gdzieś tam czytałem, że można też nawozić jeden raz, tylko że to nie może być w płynnym nawozie, tylko to musi być już taki fajny ten do nawożenia, a nie taki zwykły. Ciekawie. Dobra, klikniemy sobie te tu. Więc jeszcze dokończymy te miejsce. Zobaczcie, jak to całe będzie wyglądało. Tam
tego nawozu mi za bardzo nie szkoda, bo mogę kupić jeszcze raz go. Oj, uwaga, dobra. Więc nawożenie tu skończyłem i teraz wam jeszcze pokażę, co trzeba zrobić, żeby ten nawóz, jak chce się po prostu, nie chce się już nawozić, tylko chcemy odchwaścić. Dobra, klikamy B, składamy z tego. Mam nadzieję, że zdąży go złożyć. Nie zdąży, dobra. Dawaj, składaj się, dobra. I patrzcie, co ogólnie robimy w takim razie. A jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Wyjdziemy na E i sprawdzimy. Nawiezienie 50%. Ciekawe, fajne. A tu? 28, 27, nawiezienie 35. Też ciekawe. I chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz fajną, która jest to, że możemy po prostu, patrzcie, zrobić tak, tylko ja muszę, ja potem muszę zrobić, bo ja tego nie kumam. Wyładuj na I i po prostu sobie podjeżdżamy pod ten drugi na I, nie na I, na I, na coś innego, uzupełnij na R i mamy środek chwastobójczy teraz. I teraz zaś robimy środkiem chwastobójczym i magia. A tu w tym drugim tym mamy po prostu nasz nawóz. I to więcej nie jest potrzebne, tylko tyle wystarczy, że teraz raz i później jeszcze raz i już będzie idealnie. Więc ja nie będę was zanudzać tym, że ja będę jeszcze raz teraz środkiem chwastobójczym robił. Po prostu tyle chciałem wam pokazać w tym odcinku, że jak to się robi. Więc dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka, dzwoneczek, będę bardzo szczęśliwy. I co? Do następnego odcinka. Elo!